Dzień dobry, cześć kochani, witam was serdecznie na moim vlogu, z tej strony ja, Tomasz Peterwas, a dzisiaj was zabiorę w piękną przestrzeń powietrzną i pokażę wam cudowne miejsca z drona, z lotu ptaka we Wrocławiu. Żeby nie przedłużać tego odcinka, zaczynajmy. Zaczynamy od pierwszego i ważnego czynnika, czyli rozłożenia lądowiska. Jak widać, lądowisko mam rozłożone. Teraz przyszła pora się przygotować na lot. Najpierw sprawdzamy strefy dozwolone, geograficzne, na mapie Drone Tower. Czy można w tym miejscu cudownym przelecieć nad tym pięknym stawem na Maślicach we Wrocławiu. Także do dzieła. Drona mam rozłożonego elegancko, pięknie, ślicznie. Jak widać, na lądowisku stoi. Za chwilę startujemy i nagrywamy pierwsze ujęcia. Tak jak widać, dron stoi elegancko, numer operatora drona jest naklejony, cudowną aparaturę i startujemy za chwilę. Także oglądajcie i podziwiajcie cudowny Wrocław z lotu ptaka. Pierwsze ujęcia z drona mamy gotowe. Wiadomo, że ten dron nie ma gimbala, ale na razie się uczę latać i nagrywać filmiki dronem. Także i tak będę kupował Mavica, bo spodobało mi się to latanie. Ale to już w grudniu zmieniam sprzęt na Mavica, także będą super ujęcia w 4K. Także będzie super amsko. A ja was zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, wpisując Tomasz Disco Boys. No i właśnie skończyłem tutaj nagrywki dronem. Idziemy teraz na Dodrę. Pokażę wam cudowne miejsce. Tam teraz prosto na drugą miejscówkę, żeby nagrać fajne ujęcia z drona. Wiadomo, że to nie jest ustabilizowany obraz, tak jak powinien być z Mavica, ale zajawka jak na pierwszy raz, elegancka. No, a dronem się zacząłem interesować od kilku miesięcy, bo mi się spodobały te piękne widoki, cudowne jak pokazują. Tak samo można cudowne rzeczy tworzyć z drona. To jest coś pięknego, nie? Tylko, że trzeba mieć Mavica, żeby mieć chociaż gimbala w kamerze, żeby był, bo inaczej będzie taki obraz skakający, nie? Ale w postprodukcji wiem, że się da zestabilizować obraz. Tylko, że nie jest to samo, co z gimbala, nie? Kiedyś się również zraziłem do latania dronem, bo jak miałem zabawkowego, to zawsze mi leciał i spadał. A drony te trochę z wyższej półki, te takie półprofesjonalne, czy tam amatorskie, można powiedzieć, że są na za tą cenę, to są opłacalne. No i w końcu dotarłem do cudownej kolejnej miejscówki. Jest to miejsce nad Odrą we Wrocławiu, a tam znajduje się piękny, cudowny most rędziński. Jeżeli ci się odcinek podobał na kanale, zostaw koniecznie lajka, daj subskrypcję, żeby nie przegapić takich filmów na moim kanale. Serdecznie was pozdrawiam. No i powoli sobie wracamy do domku. Po nagrywkach mamy nagrany odcinek.